Dzień dobry, nazywam się Jacek Stanisławski, witam w podcaście Marketing Prawniczy w Praktyce. To podcast, w którym rozmawiamy o tym, jak tworzyć nowoczesne kancelarie. W rozmowach z gośćmi skupiam się na marketingu, zarządzaniu, technologii oraz skutecznym realizowaniu usług, czyli tym, co sprawia, że biznes prawniczy jest po prostu lepszy. Tematy rozmów są właśnie takie, bo dokładnie tym zajmujemy się od 10 lat w agencji Tomczak Stanisławski Marketing, która specjalizuje się w marketingu dla prawników i firm doradczych. Moim dzisiejszym gościem jest Hubert Włodarek, prawnik i project manager w agencji Tomczak Stanisławski Marketing. Tak, właśnie u nas. Tak jak powiedziałem, Hubert z wykształcenia jest prawnikiem i dlatego dobrze zna i rozumie naszą branżę. Dzisiejsza rozmowa skierowana jest do wszystkich osób, które można opisać mianem Zosia Samosia albo Adam Słodowy, czyli tych, którzy chcą działać marketingowo, ale z różnych powodów chcą albo muszą robić to samodzielnie. Z Hubertem rozmawiamy o tym, od czego zacząć prowadzenie działań marketingowych w kancelarii, jakie elementy marketingowego wyposażenia są bardzo ważne, szczególnie na początku drogi, a jakie można właśnie wtedy odpuścić i w jaki sposób skutecznie zaznaczyć teren w internecie. Podajemy też przykłady błędów i negatywnych działań marketingowych, które widzimy w kancelariach. Wiemy, że tą rozmową dotknęliśmy tylko czubka góry lodowej, jaką jest marketing prawniczy. Wiemy też, że słuchacze podcastu mają wiele pytań, ale czasem nie wiedzą, kogo zapytać, myślą, że to musi być bardzo drogie, albo po prostu czegoś się obawiają. Dlatego przygotowaliśmy coś specjalnego. Zapraszam na spotkanie, jakiego chyba jeszcze nie było. Razem z zespołem, który tworzy projekt LegalOff, czyli sklep z produktami marketingowymi dla prawników do samodzielnego wykorzystania, poprowadzimy sesję AMA, czyli Ask Me Anything. Założenie jest proste. Zbieramy pytania dotyczące marketingu prawniczego, przygotowujemy się do udzielenia odpowiedzi i odpowiadamy podczas relacji live. Spotkanie odbędzie się 25 maja 2022 roku o godzinie 20. Całość nagramy i będzie dostępna dla wszystkich zarejestrowanych. Jedno, co mogę obiecać, to że będzie konkretnie i na temat. Swoje pytania możesz zadać na legalow.pl/ama. legalow.pl/ama. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączysz do nas tego wieczoru. Przypominam też, że w notatkach do tego odcinka znajdziesz kod rabatowy na zakup magazynu Marketing Prawniczy. Prenumerata z dostawą do domu albo do kancelarii czeka na Ciebie. Koniecznie zajrzyj, co przygotowaliśmy w najnowszym numerze. Tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Hubertem Włodarkiem. Hubert, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing Prawniczy w Praktyce. Dzisiaj tak specyficznie, bo kolejny odcinek wewnętrzny, TS-owy. Słuchaj, powiedz najpierw, czym się zajmujesz na co dzień i trochę opowiedz o swojej historii około marketingowej. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam tutaj w studio na odległość wszystkich słuchaczy i Ciebie również, bo jak powiedziałeś, że nagrywamy na odległość, a to ważne, to nowości. Czym się zajmuję w TS-ie? Najprościej chyba mówiąc, szukaniem ciekawych pomysłów, jak dotrzeć do nowych klientów albo jak dotrzeć w nowy sposób do obecnych klientów. I te pomysły są dla prawników różnej wielkości, można powiedzieć, więc to i dla małych, i dla średnich, i dla dużych kancelarii. Generalnie pomagam im robić ten lepszy marketing. Tak, no ale jeszcze powiedz, że to nie jest tak, że ty się zabrałeś za ten marketing przypadkowo, za ten prawniczy, no bo też masz background prawniczy. Tak, racja, to się zgadza. Kończąc prawo, szukałem, może nie powiedzmy, że ścieżek, tak, ale no jakiegoś tam pola do rozwoju pod kątem zarówno zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi, no jakby tutaj całą tą otoczką taką bardziej biznesową, jak to się wszystko dzieje. Wtedy też zacząłem zgłębiać tajniki marketingu i w tamtym czasie, a to było też no, z 10 lat temu, niewiele było na ten temat informacji, a akurat tak się zbiegło w czasie, że trafiłem na taką konferencję Legal Market Day. Mówię, o ciekawe tematy, to pojadę, zobaczę, co tam mają goście do opowiedzenia. No i tak jakby też się w sumie zaczęła tutaj nasza wspólna przygoda, która trwa do dziś. Tak jest, no tych lat już trochę minęło, z czego się bardzo cieszę. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o tym, o takiej części marketingu, którą powiedziałbym, że jest skierowana do wszystkich osób, które można opisać mianem Zosi Samosi albo Adama Słodowego,
Czyli do takich, którzy chcą działać marketingowo, ale z różnych względów chcą albo muszą robić to samodzielnie. Czyli taki marketing w stylu zrób to sam albo po staropolsku do it yourself. No i Hubert, zacznijmy od tego, co osoby w kancelarii, czy niekoniecznie prawnicy, no ale może też prawnicy, powinni robić marketingowo. Tak, tak, że muszą na 100%. Jakby tylko jedną rzecz mogły zrobić, to co by to miało być? To mówić o sobie. To takie absolutne minimum, a można powiedzieć, że jest to w sumie trzon całego marketingu usług prawniczych. Po prostu. Ale to takie nieskromne. No i to pewnie też powoduje ten główny problem, tak? Bo każdy chce być skromny i teoretycznie nie wypada tutaj się przechwalać, a tak zwykle jest kategoryzowane. Stąd też niewielu faktycznie potrafi o sobie opowiedzieć w taki przystępny sposób i merytoryczny. Najczęściej no, zasłaniamy się dyplomami, rankingami, legendarni klienci, którzy nas polecają sobie i oni przychodzą z polecenia. To tak jest dobrze, no bo nie, wiadomo, no nie wypada mówić o sobie samemu, niech za mnie mówią inni, tudzież moje czyny. No ale niestety problem polega na tym, że coraz trudniej o taką sytuację. Prawników na rynku no, od lat się mówi, że jest coraz więcej i tak jest i nadal ich przebywa. Więc no, jakoś trzeba się z tego tłumu gdzieś tam wybić, wyróżnić. I z tego względu, że to ten prawnik osobiście świadczy tę usługę, no to faktycznie on o sobie musi też być w stanie opowiedzieć, żeby przekonać tego klienta aktualnego, przyszłego, to różnie bywa, tak? Często, gęsto przecież są sytuacje, że nie wiem, rozwodzimy klienta, a on nie wie, że a w sumie możemy też mu pomóc nabyć nieruchomość, no bo przecież robimy rozwody, no bo on się rozwodził, to wie, że zajmujemy się rozwodami, tak? I to może brzmi dziwnie i kuriozalnie, ale to nie jest jakiś odosobniony przypadek. Sam gdzieś byłem świadkiem takich rozmów po prostu na różnych spotkaniach. No i jakby widać, że ten nasz klient no też bardzo wąsko po prostu postrzega tego prawnika. Tak? Jakby przez ten obecny problem, który jest teraz, jego rozwiązanie. Mhm. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o takich dwóch rzeczywistościach. Z jednej strony o kancelarii, która dopiero wchodzi na rynek i to może być prawnik, który ma bardzo małe doświadczenie albo taki, który już trochę tego doświadczenia ma, ale na przykład wychodzi z jakiejś większej kancelarii, a z drugiej strony o kancelarii, która już istnieje, ale dotychczas no właśnie żyła w tej marketingowej pustce, czyli nie robiła nic, żeby zaprezentować się klientom, w ogóle o to nie dbała też o swój wizerunek. No i zacznijmy od tych, którzy na ten rynek wchodzą, bo powiedziałeś, że powinni mówić o sobie, no ale jeśli chcemy dać takie wskazówki na temat tego, co można zrobić, tego prawniku zrób to sam w kwestii marketingu, to od czego taka osoba czy takie osoby mogą zacząć? Wydaje mi się, że najtaniej i najłatwiej no to jednak będą portale społecznościowe i tutaj myślimy o LinkedInie, aczkolwiek niekoniecznie, tak, bo są też działki, gdzie Facebook mimo wszystko może być, nie wiem, tam atrakcyjniejszy, tak? No to wszystko będzie zależało od tego, z jaką usługą występujemy, jakiego klienta poszukujemy. Ale co do zasady, jak to mówią być prawnicy, te portale są darmowe, jakby żeby tam się pojawić i zaistnieć, nie trzeba nakładów finansowych. To jest powiedzmy trochę czasu. Wydaje mi się, że już na tyle jesteśmy z tym oswojeni, że raczej w tym przedziale wiekowym, gdzie pojawiamy się na rynku, każdy się już z tym zetknął, a myślę, że dla kolejnych pokoleń no jest to już coś oczywistego i naturalnego, bo raczej dorastali z portalami społecznościowymi. Więc ta bariera też jest relatywnie niska. Tworzyć tam konto to już jest jakaś nasza pierwsza wizytówka, tak, którą może znaleźć każdy. Czy to po prostu szukając w wyszukiwarkach w internecie, czy w obrębie tych portali społecznościowych, no ma szansę je tam raz natknąć. Tak? Jesteśmy w stanie, nie wiem, pisać krótkie posty, długie posty,
mini bloga tam w ramach tych portali prowadzić. Wszystkie narzędzia są, tak? Zostaje tylko kwestia czasu, głowy i pomysłu, o czym pisać. Na początek myślę, że wystarczy, byleby tylko utrzymać systematyczność. Tak, no to faktycznie ten pomysł i ta systematyczność to są te dwie rzeczy, które w ogóle w marketingu myślę, że są kluczowe. Natomiast jeszcze dodałbym do tego jedną rzecz, że ważne jest to, żebyśmy na początku tej drogi wymyślili, jak chcemy o sobie mówić. I to taki prozaiczny przykład notki osobowej, która no, jakby tak przejrzeć strony, nie wiem, nawet z pierwszych 100 kancelarii z aktualnego rankingu Rzeczpospolitej, to pewnie nadal są tam informacje w stylu tam mecenas taka i taka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w XYZ, bohatersko skończyła aplikację i mniej więcej po 4 akapitach dowiadujemy się, jaki problem może dla klienta rozwiązać, chyba że się nie dowiemy. Więc tu sugerowałbym jeszcze to, żeby po prostu sobie tak napisać, co chcielibyśmy przekazać klientowi, ale nawet w takiej wersji mówionej, a nie tylko pisanej, bo ta pisana dla wielu prawników, szczególnie takich, którzy zaczynają w marketingu, jest po prostu mocno nadmuchana i bardzo patetyczna. No to jest taka notka osobowa w stylu psów. Tam jest taka scena, gdzie major Bień się przedstawia, mówi: nazywam się major Bień i mam stopień majora. To mniej więcej coś w tym stylu. Jestem radcą prawnym i ukończyłem aplikację. No, jest to na pewno jakieś tam potwierdzenie informacji, tylko no co z tym zrobić, tak? No, jakby był hydraulik, który powiedział, że no, on ukończył technikum budowlane. Jasne. Ilu tych prawników, którzy budują dom, akurat tego oczekuje przy tej rozmowie z tym hydraulikiem i na ile jest to dla nich cenna wiedza, tak? No, to też wynika z tego, że o usługach się trudno mówi, więc ja poniekąd ich rozumiem, tak? No bo jak tu opowiedzieć o usłudze teraz? No. Ale wiesz, to jeszcze do usługi to jeszcze nie doszliśmy, na razie mówimy o sobie, no to o sobie to jednak łatwiej. No tak, ale no to wiesz, znowu, jakby zawsze taka trochę wychodzi litania orderów, że nie wiem, taką i taką szkołę ukończyłem, taki i taki kurs. Co dziwne, nikt nie wypisuje na przykład oceny z tego, z dyplomu magisterskiego. No przecież to też powinien być cenny wkład, no bo można mieć 3, a można mieć 5. Nie kuś, bardzo cię proszę, bo myślę, że na to się natkniemy. To by było coś. Więc też no, widać, że jest jakiś pewien brak konsekwencji, tak? No bo chwalimy się, ale nie do końca. Można napisać, wiesz, no też o jakichś tam ocenach ze studiów w trakcie, że ktoś miał 5 akurat, bo było super. Przy czym, no znowu, to są informacje, które trudno jest ocenić temu potencjalnemu klientowi, czy nawet naszemu aktualnemu klientowi, no bo on też do nas nie przyszedł przez pryzmat tego, że szukał, nie wiem, po liście absolwentów danej szkoły, tak? Jakby ta jego droga też jakoś inaczej wyglądała. Więc warto się zastanowić, czy po pierwsze ta informacja jest aż tak kluczowa. No oczywiście może być to też gdzieś tam no, dla mnie istotne, no bo spędziłem trochę czasu na tej edukacji, chciałbym się tym pochwalić. I jak najbardziej, ja nie mówię, żeby tego nie robić. Przy czym no, to nie musi być akurat ta pierwsza informacja, z którą wyskakujemy do kogoś. Tak? Możemy chociażby nawet najprościej no, zamienić kolejność przedstawienia tych informacji, czy to jak będziemy mówić, czy pisać, czy prezentować na stronie. I my będziemy zadowoleni, a czytelnik zacznie od tych informacji, które są dla niego, powiedzmy, no, najpilniejsze. No tak, no to ta notka osobowa na pewno. To myślę, że nie będziemy tu wskazywać konkretnych przykładów kancelarii, ale faktycznie warto się rozejrzeć po tych, które prezentują się jako takie bardziej nowoczesne i warto tam zajrzeć. My też udostępniamy taki szablon notki osobowej w ramach naszego projektu Legalow, także wszystkie te informacje na pewno znajdziecie w notatkach do tego odcinka. No ale powiedzieliśmy o mediach społecznościowych, powiedzieliśmy o tej notce, czyli o takim przedstawieniu siebie, no bo to mówili, że też najłatwiej, znaczy warto zacząć od tego, żeby mówić o sobie. Co dalej? Bo często jest takie parcie na to, żeby mieć stronę internetową, że ona musi być taka duża, rozbudowana i tak dalej. Czy to jest tak, że faktycznie ta strona to jest coś, co trzeba mieć już na początku, czy może wystarczy najpierw zaznaczyć teren chociażby domeną, która będzie nam
służyła już przez wiele, wiele lat. Nie, no strona nie jest najważniejsza, da się bez niej żyć. Oczywiście na pewnym etapie jak najbardziej pożądana. Natomiast ja z tego, co obserwuję, to w tej komunikacji, jeżeli ktoś, nie wiem, już korzysta ze wszystkich narzędzi, to ta strona jest taką, mimo, nie wiem, swojego rozbudowania, no ale jakby taką wizytówką gdzieś bardziej stateczną. I to raczej informacje, które nie są, nie powiem, że ogólnodostępne, natomiast one zawsze jakby gdzieś tam na drugiej linii się dopiero pojawiają, tak? No bo jednak jest tak, że ludzie przeglądają media społecznościowe, czy nie wiem, śledzą jakieś blogi, czy portale, stamtąd czerpią te informacje, a na naszą stronę trafiają raczej już za pośrednictwem, tak? No, jak obejrzymy, nie wiem, wyniki jakichś analiz, no to nie jest tak, że ten ruch na stronę trafia po wpisaniu adwokat Janek Kowalski Wrocław, tak? Jeżeli strona generuje jakieś treści na zasadzie o usługach, no to na przykład poprzez, nie wiem, wpisanie tego zapytania, tam, jak sprzedać dom, czy jak kupić dom, coś innego, tam się trafia. No ale to znowu jakby raz, że inwestycja, dwa, że tymi treściami coś trzeba zapełnić, tak? I jeżeli zaczęliśmy wcześniej chociażby pisać te posty regularnie, no to po jakimś czasie mamy w zasadzie też gotowy materiał na stronę, tak? Żeby jako taką ją tam gdzieś upchnąć. No bo jak ktoś się rzuci na dzień dobry na robienie strony, no to wiemy z doświadczenia, że na początku zapał jest olbrzymi, a później te projekty można nawet latami ciągnąć przed publikacją i kończy się różnie, tak? Natomiast domena, to co wcześniej wspominałeś na start, to też jest niewielka inwestycja, bo przecież można z takiego, nie wiem, pakietu minimalnego założyć tam, powiedzmy, no, konto dostawcy hostingowego, wykupić domenę, obojętnie jaką, czy ona będzie po prostu miała w nazwie kancelaria, czy nasze imię, nazwisko, czy to, czym się zajmujemy, no to jest jakby drugorzędna sprawa, w zasadzie też wyobraźnia nas tylko ogranicza. Bo jak mamy taką domenę, no to już można zrobić eleganckiego maila. Przecież można wtedy spiąć to z pakietem G Suite, a nie wiem, koszt chyba 50 zł za miesiąc i w zasadzie pełen zestaw narzędzi. Czy z Office'em też chyba 3-6-5 mniej więcej w podobnej cenie występuje. Da się podpiąć domenę, no i w zasadzie kancelaria w telefonie już. Pełen zestaw narzędzi do pisania, można wysyłać maile. Raz, że domena jest zarezerwowana. Dwa, że my już lepiej wyglądamy niż z mailem tam tomek@wp.pl albo kancelaria@wp.pl, bo takie też się zdarzają adresy, jak wiemy. Ile wydaliśmy do tej pory? 200 zł, może 300. No to w zasadzie niewiele, jak na to, żeby w tym cyfrowym świecie już istnieć i prezentować się w miarę profesjonalnie. Jeszcze dodam do samej domeny, że jeśli ktoś już kupi domenę, no już posłuszmy się takim przykładem abstrakcyjnym, nawet sprawdzałem, żebym tu na czyjś grunt nie wjechał, ale nie ma adwokata o nazwisku Kuleczka w Polsce, przynajmniej nie znalazłem, no więc przyjmijmy, że ktoś by miał kancelarię, nazwałby ją tak dosyć prosto, czyli Kuleczka Legal, no to wtedy może warto kupić domenę, na przykład kuleczkalegal.pl albo .com i od razu, to sugeruję, zaznaczyć teren we wszystkich mediach społecznościowych, czyli potworzyć te konta właśnie pod taką nazwą, żeby one sobie tam leżały i czekały. Nawet niech tam pojawi się jakiś jeden wpis taki bardzo ogólny, żeby się szybko nie zdezaktualizował, ale żeby ten teren oznaczyć, bo to może się przydać w takim momencie, w którym już będziemy chcieli ruszyć z tym marketingiem zdecydowanie mocniej. Okej, no to mamy domenę, mamy tego maila, mamy konta w mediach społecznościowych, wiemy, jak o sobie napisać, no i teraz pojawia się poważna sytuacja w życiu każdej kancelarii, każdego biznesu, czyli zgłasza się potencjalny klient. No i my jak działamy z klientami w ramach Tomczek Stanisławski Marketing, no to często rozmawiamy o tym, jak powinna być skonstruowana oferta kancelarii. No i tak w takim stylu lat minionych to było tak, że najpierw 10 stron o kancelarii, o bohaterskich dokonaniach i potem mniej więcej na 12-15 stronie pojawiały się konkrety.
No i ty, Hubert, też już trochę tych ofert widziałeś, takich, które przychodziły do nas, trochę widziałeś w kancelariach, z którymi pracowałeś. Co powinno się w takiej ofercie znaleźć, na co zwrócić uwagę? Wiesz co, to też tak może trochę wstępu, bo faktycznie te oferty, które najpierw miały właśnie dwie części Władcy Pierścieni opisu o kancelarii, a dopiero później dwa słowa o usłudze, wynikało, mi się wydaje, też trochę z tego, że informacji o tej kancelarii czy o tym prawniku właśnie nie było nigdzie indziej. To jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia, tak? Im mniej o nas jest w takich ogólnodostępnych źródłach, które klient sobie może sam sprawdzić, tym bardziej przepisane są te wszystkie dokumenty, które użyjemy, dajemy przy bezpośrednim kontakcie. No bo nie mieliśmy jak mu przekazać tych informacji. No i teraz w miarę tego, im bardziej nasza marka osobista będzie rozbudowywana, czyli będziemy tam, powiedzmy, te posty robili, będzie ta strona, jakieś takie działania, gdzie my zaistniejemy i to gdzieś będzie, no to o te wszystkie informacje o nas można w zasadzie skracać tą ofertę, którą będziemy przedstawiali klientowi, tak? Czyli żeby było trochę mniej tej historii o nas, a więcej o samej usłudze, tak? Bo no, często ona też jest opisana tam jednym zdaniem, a przecież wiadomo, że da się rozbić, jakby, nie wiem, na podpunkty, żeby ten klient też miał świadomość, że no jak to jest, że nie wiem, tu jest napisane 10 tysięcy złotych, że będzie kosztowała ta usługa, a to są dwa słowa. No ale mogą mieć dwa słowa, okazuje się, że te dwa słowa będą trwały w czasie, nie wiem, 3 miesiące, tak? Bo to będzie przeprowadzenie jakiegoś tam audytu przed zakupem nieruchomości, później cała operacja nabywania tej nieruchomości, wiadomo, wizyty u notariusza i tak dalej, dokumenty do sądu. No i już to samo pozwala jakoś sobie wyobrazić, że jednak ten nakład pracy to będzie nie jedna godzina, a 10, 20 czy 30, czy ile tam godzin wychodzi, tak? Więc skracamy te informacje takie ogólne o kancelarii, a staramy się rozbudować te informacje, które dotyczą problemu i jego rozwiązania. Bo ten klient przychodzi z jakimś zapytaniem, więc warto też przed przedstawieniem tej oferty, no wiadomo, zadać mu jak najwięcej pytań. No nazwijmy to, nie wiem, stanem faktycznym, tak, tej oferty, który tam zamieścimy, że sytuacja jest taka i taka. I jakie byśmy zaproponowali rozwiązania. To nie jest tak, że jak my je zaproponujemy, to klient z tą wiedzą teraz ucieknie do innej kancelarii, bo sam będzie to rozwiązywał, tak? Nawet jeśli tak się stanie, to te przypadki są jednostkowe. Wychodzi na to, żebyśmy nie chcieli z tym klientem pracować, skoro takie jest jego myślenie na ten temat. Więc warto to, jakby ten zarys tego rozwiązania, albo nie wiem, kierunek, w którym trzeba podążać, przedstawić. I do tego dodajemy tak naprawdę właśnie tą część merytoryczną oferty, czyli wskazujemy, dobrze, nie, to będzie trwało tyle czasu, wiąże się z takimi kosztami, powiedzmy, płatność będzie rozłożona jednorazowo, na raty, w częściach, no cokolwiek. Jakby wszystkie takie techniczne aspekty, które chcemy sobie omówić przed rozpoczęciem pracy, bo jak wiemy z doświadczenia, jak to się nie dzieje, to później nagle jest, a to Państwo nie mówiliście o tym, ja myślałem, że to jednak 1000, a nie 10, że to po prostu tam się zabrudziło na kartce i stąd ten przecinek jest w tym miejscu. Każdy te historie widział i znał, więc lepiej to wszystko 3 razy wcześniej przedstawić, dogadać, potwierdzić, no niż później być w sytuacji, kiedy no niestety no jedna ze stron trochę inaczej zrozumiała. Tak, no z tymi ofertami to jeszcze jest tak, że w ogóle znam prawników i w ogóle całe kancelarie, które wysyłają oferty tylko w formie mailowej, po prostu tylko jest treść mailu, i to też jest okej, jeśli klient jest w stanie z tego wszystko wyciągnąć. Są tacy podobno, którzy nie składają ofert pisemnych, tylko wszystko jest na spotkaniu. To też jest jakiś sposób sprzedaży. Natomiast jeśli już ktoś pójdzie w taką ofertę pisemną, to ja gorąco zachęcam do tego, żeby ona była możliwie modułowa, czyli żeby dało się szybko dodawać i usuwać jakieś elementy. No warto też skorzystać z jakichś powtarzalnych treści, jeśli takie są usługi kancelarii, bo to zawsze szybciej można taką ofertę przygotować. Bo znam taką rekordzistkę, która przez miesiąc przygotowywała ofertę, która miała 2 strony. I naprawdę nie było coś wybitnego, tylko była tak zapracowana, że
i nie miała szablonu i po prostu przez miesiąc przygotowywała ofertę. No, efekt był jaki był, czyli tego zlecenia już dawno zostało zrealizowane prawie, że. Natomiast jeszcze jedna rzecz taka bardzo praktyczna, to robiąc ofertę czy korzystając z jakiegoś szablonu, musimy być nastawieni na to, że ona może być w różnych sytuacjach przeglądana i czytana. I to zarówno na komputerze, na telefonie, ale też może być ktoś, kto będzie chciał wydrukować tę ofertę. I dobrze by było, żeby drukarka przy okazji się nie udławiła atramentem, czyli nie na czarnym tle albo nie na jakimś pełnokolorowym, bo to ładnie wygląda na ekranie, natomiast przeciętna drukarka biurowa, kancelaryjna sobie po prostu z tym nie poradzi. Taka wskazówka techniczna. Tak, zgadza się. A tu jakby też odbijając piłeczkę i pokazując podobne przypadki z naszego podwórka, też się zetknąłem z kilkoma sytuacjami, gdzie właśnie agencja marketingowa, chcąc się wykazać tym, jakimi są świetnymi grafikami, no to oferta miała wszystkie możliwe kolory tęczy, kształty i co tylko się dało. 10 stron dotyczyło jakiejś prostej rzeczy. No i oczywiście niemożliwa do wydruku, tak, no bo żadna drukarka tego nie przyjmie. A to wynikało z tego, że oni, skoro oni nie drukują, no to reszta też nie drukuje, tak. To też pokazuje, że no jakby każdy z nas żyje w jakiejś bańce. I to, co dla nas się wydaje oczywiste, dla innych już nie. Tak jak mówię, że ta oferta powinna być możliwa do otwarcia na każdym możliwym, nie wiem, tam nośniku, urządzeniu, czy wydrukowana, no to warto mieć to z tyłu głowy. Sprowadza się trochę do tego, że no wiadomo, czarno na białym najlepiej się prezentuje, co wcale nie oznacza, że nie wiem, no nie może być jakiś drobny tam akcent kolorystyczny. Wszystko myślę, że w granicach zdrowego rozsądku. Można też, nie wiem, no w dwóch wariantach tą ofertę przesłać, tak? No, do przeglądania po prostu na ekranach i do druku. W sytuacji, kiedy ona jest modułowa, to im przygotowaną wersję, nie wiem, kolorową i czarno-białą, no to też znowu nie jest dużo roboty. Ja bym się jednak skłaniał ku temu, żeby ona była jedna. Faktycznie ten akcent kolorystyczny może być. No tak jak nawet te czy projekty takie, które robimy od zera ofert z uwzględnieniem różnych tam systemów rozliczeń, czy taki szablon, który też prezentujemy, też oferujemy, no to ma jakieś tam elementy kolorystyczne, ale faktycznie tego nie jest aż bardzo dużo. No to wracając jeszcze do oferty i tego, jak ona jest skonstruowana, to na pewno ta modułowość, na pewno tak oszczędnie z ozdobnikami i kolorami, no i czytelność i konkret przede wszystkim, a jak coś nie będzie wynikało z oferty, to się doopowiada podczas spotkania. Jasne. I na pewno bezpośrednie dane kontaktowe do czy to osoby decyzyjnej, czy tej, która tą ofertę przygotowywała. No, no, przy kancelariach jest więcej osób, to jest istotne, jak jesteśmy sami sobie, to w teorii powinno by to być samo przez się oczywiste, ale też nie zawsze tak jest. Więc ten telefon, mail, podpis pożądany jak najbardziej. Tak, jeszcze tak sobie przypomniałem, patrząc na oferty kancelarii, to dobrze byłoby nawet przy jakichś rozliczeniach takich, które są niepewne w czasie, czyli stawce godzinowej, czy jakichś takich zmiennych sposobach rozliczeń, tak z grubsza napisać, ile coś może kosztować, tak żeby to przewidywać, bo potem klienci próbują porównać stawkę godzinową, ale to nie zawsze jest takie porównanie 1:1. Tam, gdzie możliwe, to chociaż zarysować jakoś ten potencjalny koszt dla klienta, żeby nie było rozczarowania później. No dobrze, to już w takim razie wysłaliśmy tą ofertę, no i stał się cud, bo klient został naszym klientem. Teraz oczywiście wrócimy do tego marketingu jeszcze takiego wstępnego, ale to już pociągnijmy ten dalszy rozwój wydarzeń, czyli dochodzimy do momentu, w którym wysyłamy jakieś pisma z kancelarii, czyli to jest taki marketing na bieżąco w postaci czasami tego, jak są maile komponowane, ale głównie jak wyglądają pisma, czy jakieś inne materiały wychodzące z kancelarii. Czy tu masz jakieś obserwacje, na co warto zwrócić uwagę i jak coś takiego wykorzystać marketingowo, taki szablon papieru firmowego? O, jak najbardziej.
I niekoniecznie, i poza Times New Roman są też inne czcionki, z których można skorzystać. No i poza Comic Sans, to jak najbardziej zrozumiałe. I tu znowu drzewiej, cały jakby papier, jak jeżeli ktoś sobie szykował własnoręcznie, to konstrukcja była podobna, czyli nagłówek prawie na pół strony, bo tam wszystkie dane kontaktowe, cztery telefony, mail, faks i co tylko, i numer konta, i KRS, i NIP, w zasadzie wszystko. To, co na pieczątce, której nie trzeba, plus razy dwa. No bo każdy wychodzi z założenia, że jak będzie wydrukowane, to tu będzie już na wierzchu miał, czy to sąd, czy strona, czy ktokolwiek inny. No i znowu, jeżeli nie ma u nas informacji nigdzie indziej, no to powiedzmy, się sami skazujemy na taki styl. Natomiast jeżeli te informacje gdzie indziej są dostępne, no to przecież ten papier firmowy może być elegancki, minimalistyczny w formie, dzięki temu i to mniej tuszu zużyjemy i się więcej treści zmieści na stronie, a nadal wszystkie niezbędne informacje będą podane, tak? No przykładowo numer rachunku, no nie jest informacją pierwszej potrzeby dla ponad 90% osób, które się z tym papierem zetkną. Więc znowu, nazwa kancelarii powinna się znaleźć na takim papierze. Jeżeli jest logo, może być samo logo. Ja wychodzę z założenia, że skoro i tak KPC wprost określa, co ma być w piśmie procesowym, no to jest niewielka szansa, że ktoś uzna, że nie, autor nieznany jest tego pisma, tak? Skoro na początku te strony są konkretnie oznaczone. Więc wtedy może tak naprawdę być tylko, nie wiem, po nagłówku logo umieszczone kancelarii, a w stopce no, konkretne dane kontaktowe, tak? Nie, strona czy mail, czy jeżeli mamy z tej strony, to po prostu niech to będzie mail, niech to będzie telefon. Może na przykład link do naszego profilu na LinkedInie jako rozwiązanie. Właśnie nie mamy strony, no ale tam jest u nas dużo informacji. Można zamieścić ten link skrócony. On też może ładnie brzmieć i to wygląda elegancko. Da się z nami skontaktować i wszyscy zadowoleni. Na pewno my, estetycznie. No tak, ale z drugiej strony ta estetyka pism i w ogóle układ pism, bo to jest ważne, jest coraz bardziej doceniany, nawet kiedy to nie jest takie świadome docenianie, no bo jak nawet popatrzymy na takie rzeczy, o których mówi chociażby profesor Tomasz Piekot, no to on mówi o takim layoucie 1.0, 2.0 i 3.0, no takim kiedyś były te pisma zwykłe, potem były komputerowe, a teraz są nawet pisma pisane znaczy przygotowywane pod urządzenia mobilne, tak żeby to się dało dobrze czytać. Z drugiej strony z takich praktycznych kwestii, przykład z tym, z czym się spotkałem, to na przykład jedna kancelaria dodawała na brzegu swojego pisma zawsze jakiś kolorowy element. Już nie pamiętam, czy to było nadrukowane od razu na kartkach z jakiejś drukarni, na którym oni drukowali pisma, czy było to drukowane na bieżąco w kancelarii, tak do brzegu. I to powodowało, że jak składali jakieś duże pisma i one były wpinane do akt, to od razu było wiadomo, gdzie to pismo się znajduje. I jak mówili, że tam Wysoki Sądzie, tom 25, strona taka i taka, no to widać było z boku, że to już jest w innym kolorze niż cała reszta i było to takie praktyczne zastosowanie jakiegoś wybiegu stylistycznego. Z drugiej strony zachęcam do stosowania numeracji stron. Ona wszystkim pomaga bardzo, bardzo mocno. I to nie tylko ta klasyczna Wordowa, ale też takie dodatki, jak na przykład Attachi, stworzone przez między innymi Łukasza Połomskiego, też dobrze pozwala zarządzać całą strukturą pism. No i jedna rzecz, do której bardzo zachęcam. Myślę, że przydałoby się w sumie takie szkolenie dla prawników od najmłodszych lat, że tak powiem, wykonywania zawodu, to jest korzystanie ze styli w edytorze tekstu. No to tam naprawdę można sobie bardzo ułatwić życie, korzystając z takich rzeczy. No a dla tych, którzy będą chcieli zgłębić już ten temat, to zachęcam do przeczytania albo chociaż przejrzenia książki Typography for Lawyers, taka amerykańska klasyka, która podpowiada właśnie o tym, jak konstruować tak wizualnie pisma procesowe i te, które wychodzą z kancelarii. No bo to faktycznie może tą różnicę zrobić bardzo dużą. Aha, no i z ciekawostek to bez nazwy kancelarii, ale taka jedna dosyć duża kancelaria polska,
której było wielu partnerów i pierwsza strona pisma procesowego tej kancelarii listowała wszystkie osoby, które zajmowały to stanowisko. No i tam mniej więcej nazwa miasta i data zaczynała się gdzieś w połowie kartki. Także oznaczenie stron było coś w okolicach trzeciej strony tego pisma procesowego. No i to tak takie było specyficzne. Rozmawiałem z paroma osobami, które miały okazję i w tej kancelarii pracować, i występować po drugiej stronie, i to wyglądało trochę tak jakby z pozycji siły, żeby pokazać, że jest nas tu wielu, ale to już każdy może to rozważyć, czy na pewno chce to tak przedstawić. Albo żeby nikomu nie było smutno, że został pominięty. Tak, może tak być. Ale to jak mówiłeś o stylowaniu, bo my w sumie zaczęliśmy tutaj od razu od social mediów, jakieś domeny, niedomeny, hostingi, a może takim rozwiązaniem na start jest jednak informatyka na studiach prawniczych. Nawet taka na poziomie licealnym, czyli jak korzystać z Worda. Nie wiem, czy akurat u ciebie, jak ty studiowałeś, miałeś informatykę, ja nie miałem, co później było widać w punkcie Xero, czyli miejscu, gdzie drukowane były prace magisterskie, jak słuchało się komentarzy po prostu pana, który miał to wydrukować i on otwierał i tam no, szły pierwsze dwa zdania, których nie da się przytoczyć i później, że to jest wszystko rozsypane, że te marginesy nie tak, że tutaj jakieś przejścia, że za dużo enterów i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, no ja mam takie poczucie misji i edukacji także w ramach tego podcastu, ale myślę, że już tutaj o tym poziomie informatyki i stylowania tekstów to już nie ta okazja. No bo jednak mamy mówić o marketingu, czyli o tym, co wewnątrz kancelarii można zrobić. Teraz już przeszliśmy przez tą ścieżkę, taka zupełna baza, oferta i to, jak wyglądają pisma, które wychodzą z kancelarii, czyli no taki szablon papieru firmowego. No ale wróćmy do tych działań, które można podjąć wewnątrz kancelarii przed tym, jak klient jeszcze zapuka do naszych drzwi, albo zadzwoni, albo wyśle maila. Już zaznaczyliśmy teren domeną, czy nawet jakąś super prostą stroną. Mamy jakieś swoje kanały w mediach społecznościowych. No i czy są jakieś takie rzeczy, które twoim zdaniem słabo wychodzą, jeśli ktoś je robi wewnątrz kancelarii? Albo z drugiej strony, czy są takie, które szczególnie powinny być realizowane wewnątrz kancelarii, bo ktoś z boku niekoniecznie podoła albo jest dobrym wyborem? Takie zawiłe pytanie. To widzisz, to też jakby znowu taka niejednoznaczna odpowiedź, bo czasami to wychodzi lepiej, czasami gorzej. Zacznijmy od tego, że szukamy jakiegoś pomysłu, o czym będziemy komunikowali. No bo też nie da się o wszystkim, więc no dobrze jest, czy to wybrać jakąś usługę. Nie mówię tu, że trzeba się rozespecjalizować w tym, bo to też nie o to chodzi. Po prostu no mówmy o jednej rzeczy, ale wystarczająco długo, żeby to zapadło ludziom w pamięć. I teraz to, co wiadomo, możemy robić sami, no to najprostsze rzeczy, takie jak to właśnie pisanie, tutaj nie wymaga to wsparcia, tak? Sami możemy, jeżeli chcemy urozmaicić naszą komunikację, na przykład w tych social mediach, czy dajmy na to w jakichś tam naszych plikach ofertowych, no, robić proste grafiki w własnym zakresie. Na przykład, nie wiem, korzystając z ogólnie dostępnych programów. Wszystko jest w internecie, wystarczy wejść na stronę, założyć konto i można po prostu przygotować sobie prosty szablon grafik, który no, urozmaici nasze publikacje. Jak ktoś ma talent i smykałkę, to można wiele w tym zrobić, ale można się zatrzymać powiedzmy na tym poziomie, a bardziej skomplikowane rzeczy, takie jak, nie wiem, czy to e-booki, czy jakieś szablony prezentacji, zalecasz na przykład na zewnątrz, tak? To jak mówię, wszystko mocno jest związane z tym, jaki kto ma, nie wiem, tam talent czy smykałkę do takich rzeczy. I nie mówię to tylko o samym obyciu z techniką i technologią. No, niektórym naturalnie przychodzi komponowanie jakichś elementów, innym mniej, więc no tutaj ocena już każdy w własnym zakresie, jak się kto czuje. To ja tylko dodam tutaj jedną rzecz, że w sumie takim potężnym narzędziem, które jest dostępne albo za darmo, albo za niewielką opłatą, jeśli ktoś chce mieć pakiet pro,
No to jest program Canva, z którego też wiem, że wielu prawników korzysta. Natomiast i tam są też szablony prezentacji, szablony postów social mediowych, dlatego tam można nazbierać bardzo dużo. Jedna tylko taka sugestia, jeśli chodzi o selekcję negatywną, to jak już przygotuje się takie grafiki, to warto je pokazać komuś, niekoniecznie emocjonalnie związanemu z naszą działalnością albo z naszym życiem, żeby potrafił w miarę obiektywnie ocenić to, co pokażemy. I żeby to nie wyglądało tak jak grafiki, jak się wpisze takie hasło w Google smacznej kawusi, to tam występuje taki styl grafik, które no, są takie, których pewnie kancelaria nie powinna pokazywać. To już przez to, że medium mamy takie, jakie mamy, czyli audio, to tego nie pokażemy, ale wpiszcie smacznej kawusi w Google i tamta ta specyfika tych grafik będzie bardzo dobrze widoczna. Tak, no czyli mamy, Hubert, tą kanwę, w której można sobie spokojnie podziałać. Mamy te negatywne przykłady typu smacznej kawusi jako taki element negatywnej selekcji. No i tu jest coś takiego, co już powoduje, że no jakoś zaczynamy wyglądać w tym internecie. Czy coś ci jeszcze przychodzi do głowy takiego, co faktycznie można robić na początku i co ewentualnie jeszcze zaangażować inne osoby z samego zespołu Ale pytasz kancelarii? teraz o narzędzia, z których mogą korzystać, czy o to, co mogą zrobić dla siebie? Wiesz co, no, chodzi mi o to, żebyśmy porozmawiali. Tak, no, chodzi mi o to, co można zrobić wewnątrz kancelarii pod kątem marketingowym, ale zakładając, że mamy ograniczony czas i ograniczony budżet. No bo są takie, wiesz, możemy tu nawymyślać, że ktoś na przykład rozpocznie nagrywanie podcastu, no i można to zrobić w wersji niskokosztowej pod tytułem telefon włożony do szklanki albo. Ale nie mikrofonem do dołu i nie do pełnej, to od razu tylko dopowiem. Możemy nagrywać wideo i zacząć od po prostu tego, co mamy w telefonie. Ale czy są jakieś takie rzeczy, które można zrobić raz i potem długofalowo będą się przydawały w kancelarii, typu właśnie to raz założone konto w mediach społecznościowych, to raz przygotowany szablon oferty, raz przygotowany szablon grafik i tak dalej. To z takiego pakietu na start, czyli rzeczy, które no, moim zdaniem przydadzą nam się i na początku, i przez jakiś czas, no to byłoby dobrych kilka zdjęć. Przynajmniej takich na zasadzie portretowych, żebyśmy też profesjonalnie się prezentowali, czy to, no jak będziemy nie. Pracować z jakimiś portalami, czy tam na blogach, czy naszej stronie, czy nawet na tym LinkedInie, żeby to było zdjęcie, na którym się dobrze prezentujemy. No, można wszystko, wiadomo, zrobić z telefonu albo wyciąć tam wakacyjne z albumu. Natomiast na inwestycjach takie, wiesz, tam dwa czy trzy zdjęcia, no długo się z nich będzie korzystało, tak? I wszędzie będziemy wyglądali tak samo. A też wiem, że moim zdaniem jest to inwestycja istotna, tym bardziej, że obecne zdjęcia do paszportu i do dowodu osobistego no, nie prezentują się najlepiej, więc założenia odpadają. Nie są zbyt twarzowe, tak, ale kiedyś pamiętam, że mieliśmy klienta, który powiedział, że on nie chce zdjęć i nie chce mieć zdjęć nawet na swojej stronie internetowej, bo on się tak nie lubi. Na pytanie, czy na co dzień się spotyka z klientami, czy występuje w sądzie, będąc z tymi klientami, ich reprezentując, odpowiedział twierdząco, więc zapytałem, dlaczego nie chce się dać rozpoznać. No i tu zapadła niezręczna cisza, ale skończyło się na tym, że tych zdjęć nie miał. Był w tym konsekwentny. To też jest jakiś sposób, tak? Ja nie mówię, że nie, ale skoro my pomagamy jakby tutaj tej większości, no to jak odrzucimy skrajne przypadki, no to możemy wspólnie potwierdzić, że te zdjęcia są jak najbardziej przydatne i pożądane. Tak, i co ciekawe, jest kilku takich prawników w Polsce, którzy konsekwentnie korzystają z jednego zdjęcia swojego od długiego czasu. I wydaje mi się, że poprzez to jedno zdjęcie są nawet rozpoznawalni. To takim przykładem może być pani Elżbieta Niezgódka, która między innymi publikuje na LinkedInie taki cykl Wtorki z panią Matyldą HR-owe. I faktycznie to zdjęcie, które jest na jej profilu i na stronie internetowej jest taki bardzo charakterystyczny i jest poprzez to rozpoznawalne. No, mówiąc o zdjęciach, to ja tylko dołożę jeszcze jedną rzecz od siebie, że
warto też pomyśleć o zdjęciach czy o grafikach właśnie do wykorzystania w mediach społecznościowych. O grafikach trochę powiedzieliśmy i tutaj spokojnie można korzystać z Canvy. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, to podszedłbym tutaj z dużą rozwagą do tego, co jest dostępne w internecie. Nie mówię tu nawet o prawach autorskich czy o licencjach, na których te zdjęcia są udostępniane. Natomiast do tego, żeby te zdjęcia w miarę oddawały jeszcze no, naszą rzeczywistość, bo nie każdy jest fotografem, nie każdy ma oko, nie każdy ma sprzęt, żeby dobre zdjęcia zrobić, a pokazywanie sądu na amerykańskiej prowincji albo nawet w dużym amerykańskim mieście no często po prostu już wygląda śmiesznie. Także faktycznie warto zadbać o takie zdjęcia. Co ciekawe, tych prawniczych zdjęć dostępnych na takiej powiedzmy otwartej licencji jest niewiele w Polsce. One też są na przykład na naszej stronie legalof.pl, gdzie są takie pakiety dostosowane do branży prawniczej. Ale co ciekawe, jak szukaliśmy dla naszych klientów wielu takich zdjęć, to naprawdę trudno je znaleźć. No, to pokazuje chociażby Rzeczpospolita, która od wielu, wielu lat konsekwentnie korzysta z dwóch zdjęć. Jednej pani w todze i chyba jednego pana w todze. Te zdjęcia, które okraszają artykuły prawnicze, są najczęściej właśnie z wykorzystaniem tych dwóch zdjęć. A to z podobnym problemem też się chyba, nie powiem, że borykały, ale można było zauważyć pewien schemat w różnych akcjach promujących zawód, czy to radcy prawnego, czy adwokata. To jak te zdjęcia wyglądały, no to każdy widział raczej, to były po prostu kilka osób w togach, które stoją obok siebie z kodeksem. No, różnorodność też ograniczona. Tak jest. Hubert, a porozmawiajmy teraz o takich rzeczach, nazwijmy to negatywnych, czyli o błędach, które są popełniane w kancelariach w zakresie marketingu, a być może rzeczach, których raczej nie warto robić albo nie powinno się robić, bo tą rozmową nie wyczerpiemy na pewno tematu i wszystkich technicznych rzeczy związanych z marketingiem, bo tego takiego poradnictwa można znaleźć bardzo dużo, ale porozmawiajmy o takich przykładach negatywnych, które też mogą no, nakierować kogoś na to, jak lepiej prowadzić marketing we własnym zakresie. Tak, ja na początku zacząłem od tego, że trzeba mówić o sobie, mieć pomysł i systematyczność. To jakby na drugim końcu, może nie tyle brak pomysłu, co brak tego konkretnego pomysłu, żeby na jeden temat przez dłuższy czas na przykład pisać, czyli takie trochę przekleństwo tego, że zalewamy ilością internet. Nawet jeżeli jakość jest ok, to te kolejne, nie wiem, wpisy, jakieś tam nasze komentarze są tak bardzo od siebie rozrzucone, oddalone, rozstrzelone tematycznie, że też trudno po prostu wyrobić w tym czytelniku to przekonanie, ok, ten gość się zajmuje w sumie tym i on mi w tym prędzej czy później pomoże, tak? Więc pisać jak najbardziej. Wiadomo, że fajnie jest pisać dużo, ale lepiej jest chyba pisać z jakimś planem i pomysłem i zamiast, nie wiem, trzech wpisów w tygodniu, niech to będzie nawet jeden wpis na trzy tygodnie, ale też napisane według jakiegoś sensownego schematu. Niech on ma treść jakąś, nie wiem, poradnikową, niech tam są jakieś merytoryczne ciekawostki dodane, a nie no powiedzmy relacja akurat z monitora sądowego i gospodarczego, gdzie no uchwalono to i to, jak w naszych pracach magisterskich. A to tu ciekawe zdanie, więc zróbmy je w stronie wiernej i mamy tą myśl. Tak zwany kolaż z cytatów. Co jest tam takim błędem częstym, że te treści nie rozwiązują, powiedzmy, tych problemów, tak, tych czytelników. No jeżeli ktoś szuka czegoś w internecie, no to on ma jakiś problem, szuka jakiegoś rozwiązania tego problemu. Więc to, co my piszemy, też tak powinno być konstruowane, no bo jeżeli tak nie jest, no to może się później okazać, że trzeba powiedzieć to magiczne stwierdzenie, że ten marketing nie działa, bo ja przecież tak dużo piszę i nic z tego nie wynika. No, ale wiadomo, jak wszystko jest na rzecz na inny temat i ktoś trafi na nasz jeden artykuł,
i z tego artykułu, nie wiem, przejdzie tam to, co naszą stronę, czy tam do obrębie naszej strony, bo będzie chciał się doszukać kilku informacji na ten temat, co przeczytał, i się okazuje, że nie ma, bo są na każdy inny, no to o to wychodzi z tej strony, tak? Szuka tego gdzie indziej. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy sobie przyjęli jakieś założenie, ok, jeżeli chcę o czymś pisać, no to nie wiem, podzielę to na jakieś trzy główne tematy, do każdego dam po trzy artykuły i mam cykl, powiedzmy, artykułów, przynajmniej wiem, o czym będę pisał przez tam najbliższy miesiąc, dwa czy trzy. To będzie o wiele lepszym rozwiązaniem niż komentowanie bieżących przepisów, czy tam zmian, wydarzeń. No bo okej, no one się zmieniają, tylko co to robi dla naszego potencjalnego klienta? Jeżeli mu tego konkretnie nie wyjaśnimy, no on też będzie tylko wiedział, no dobra, no zmieniły się, bo o tym, że się zmieniły, przeczytałem na stronie tej kancelarii. No to, i tyle. Ja to tak nazywam ten błąd, to jest próba konkurowania z agencjami newsowymi. No, z wielu względów się nie przebijemy po prostu. No, chyba, że ktoś ma już naprawdę jakiś wybitny komentarz albo właśnie wyszedł z sądu, gdzie został wydany jakiś wyrok, który będzie istotny dla całej jakiejś gałęzi, nie wiem, przemysłu, czy dla jakiejś dużej grupy osób, czy dużej grupy firm, no i jest w stanie szybko o tym poinformować, no to okej, okay, ale w większości przypadków konkurowanie z agencjami newsowymi jest skazane na porażkę. No ale tutaj też to tyle, że po prostu będziemy pierwsi o tym powiemy, a mimo wszystko warto byłoby później rozwinąć tą myśl. Coś jeszcze ci przychodzi z takich błędów, które widziałeś wielokrotnie? Bo ja mam parę na liście. No, domyślam się, ja wiem, że ty jesteś takim skrętem, tej poszukiwaczem takich sytuacji. Więc to też z drugą strony, tak? Brak systematyczności i takie, powiedzmy, no, zrywy. Okej, okay, to siadam, dzisiaj będę podbijał internety. Wiele z tych treści naprodukowanych, widać, że tam jest spiętrzenie tych informacji. Później akurat się zaczyna rozprawa, która miała się zacząć i trzeba się nią zajmować. No i cisza w eterze przez miesiąc, tak? I o dobra, to powracamy do marketingu, co tam się dzieje? O, niewiele się działo, to trochę podgonimy teraz. No nie, no to jakby to trochę niestety tak to jest jak z dietą i z treningiem. No jednak ta systematyczność, konsekwencja, jakiś rozsądek w działaniach, no przynosi te lepsze efekty niż dobra, to dzisiaj po prostu rowerem 4 razy Polskę dookoła objadę. Tak jest, to potem będzie leżenie na kanapie. Tak, tak. Więc, no, bo to wiesz, tak, ja tak patrzę z perspektywy tych też problemów, jakie nam przedstawiają nasi klienci, tak, że no dobra, albo za mało środków, albo za mało czasu, albo za mało jednego i drugiego, albo za dużo, to też nie wiem, co z tym szczęściem zrobić. I jednak takie właśnie, nie wiem, spisanie tego planu, branie tych konsekwencji i trzymamy się tego za wszelką cenę. Nawet jak dzisiaj, kurczę, tak mi szło, że napisałem 2 artykuły, to okej, okay, to zostawmy go, żeby był zgodnie z planem ten drugi opublikowany. Tak, na wszelki wypadek, jakby się nagle okazało, że tam za tydzień czy dwa nastawiona nie może najść. Rozmawiać ze swoimi klientami, ze swoimi współpracownikami, pytać się, to taki fajny test, najlepiej jak jest nas więcej w zespole, żeby z nienacka się zapytać każdego, jakie usługi mamy wymienione na stronie. To też często, gęsto pokazuje, gdzie jesteśmy my, gdzie strona, a gdzie tam każdy z zespołu. Więc jakby odświeżać te informacje co jakiś czas między sobą, no to mamy teraz jakby podkład do tego, żeby dobra, okej, okay, to nie wiem, wiemy, że ta część klientów jest zaopiekowana, bo akurat tutaj było dużo na ten temat, no ale mamy, nie wiem, 2 czy 3, z którymi się, nie wiem, nie kontaktowaliśmy od jakiegoś czasu, czyli nie było informacji, które ich interesują, publikowane. No z różnych powodów, tak? No to też warto rozkładać po prostu tą komunikację, no, do każdego, czy do większości przynajmniej. No to znowu będziemy myśleć, kurczę, tyle publikujemy, jest super. Ci klienci przez cały czas dzwonią, a później się okazuje, że my z 3 tylko na krzyż rozmawialiśmy, z 10, a pozostałych 7 od roku się z nami nie słyszało. Tak, co ciekawe, to nie trzeba mieć jakiegoś ogromnego systemu CRM,
szczególnie jeśli zaczyna się swoją działalność kancelaryjną, no ale faktycznie warto ten kontakt trzymać tak na bieżąco. Ja wiesz, dorzucę jeszcze swoich kilka takich przemyśleń, które mam z jednej strony technicznych, z drugiej organizacyjnych. Jedna rzecz, no, którą ostatnio tak świeżo z ubiegłego tygodnia widziałem, to jest wysyłka newslettera z własnego maila. Teraz ktoś postanowił wpaść na taki pomysł, że no, zaznaczył wiele osób ze swojej skrzynki kontaktowej w jakimś programie pocztowym, no i wysłał newslettera do wszystkich. Znaczy w sumie na szczęście w wersji ukryte do wiadomości, natomiast no, efekt był taki, że w pewnym momencie dostawca usługi pocztowej po prostu zablokował taką możliwość, no bo jak ktoś sypnął taki newsletter, jak normalnie wysyła 20 maili dziennie, to nagle naraz posłał ich kilkaset w świat. No to było tak to odebrane jako spam, więc faktycznie lepiej skorzystać z jakiegoś systemu do takiej wysyłki, który jest zupełnie inaczej traktowany. Druga rzecz, którą też obserwuję regularnie, to jest taka wręcz bezmyślna walka o lajki w mediach społecznościowych, czy jakieś tam inne reakcje, czy o to, żeby przybywało nam obserwujących, czy lubiących jakieś profile, bo takie lajki, czy takie obserwacje takich obserwujących można kupić, tylko że to będzie po prostu bezwartościowe, będą to ludzie kompletnie niezainteresowani tymi usługami. I to jest trochę tak jak przyczepienie magnesu neodymowego do licznika prądu starego typu, że na chwilę go spowolnimy, będzie lepiej. Natomiast jak odczepimy ten magnes, to jak zacznie się kręcić, to możemy nie nadążyć i efekt będzie odwrotny do zamierzonego. No i jedna rzecz taka, jeśli chodzi o założenia, to nie kopiować znajomych ani konkurencji, bo to, co się sprawdziło u nich, niekoniecznie musi się sprawdzić u nas. A może jest tak, że oni właśnie wyłączają jakąś swoją działalność, bo jednak u nich nie zadziałała, więc to jest taka złota zasada. No i z tym jest powiązane to, żeby dobierać te formaty czy sposoby działania narzędzia do siebie i swoich możliwości. No bo jak tak jak mówiłeś, już mówiliśmy, żeby nie konkurować też z agencjami newsowymi, ale jeśli ktoś się kompletnie nie czuje w formie pisemnej, takiej luźnej, no to może lepiej, żeby się nastawił na jakieś inne działanie. A być może powinien po prostu wydelegować część tej pracy do innej osoby w zespole i też kogoś włączyć. Bo ja tutaj widzę taką rzecz, która jest regularnym blokerem działań marketingowych w kancelariach, czyli właśnie klasyczna Zosia Samosia albo Adam Słodowy, albo taki Zoś Samoś, który wszystko chce sam, bo on albo ona najlepiej napisze, najlepiej sprawdzi. Zawsze były piątki z polskiego i tam będzie już wszystko super. Tylko że ostatecznie taka treść będzie jedna w roku, a ktoś inny z kancelarii miał czwórki plus i mógłby napisać to też bardzo dobrze. Zgadzam się tu z tobą w pełni. Ja bym tak jakby trochę podsumowując to czy tam, co nam pasuje, a co nie pasuje, co kopiować, a nie kopiować, to tak będzie już miało prozaicznie i styl coacha, ale najważniejsze to być sobą. Oj, oj. No bo to też się do tego często sprowadza, tak? Każdy z nas jest trochę inny. Nie wiem, jedni mają jakiś charakterystyczny styl pisania, inni mówienia czy występowania, co jakby zwiększa też naszą wiarygodność, tak? Więc nie ma sensu się silić na, nie wiem, no super profesjonalny język literacki, który będzie taki trochę odczłowieczony w tym, co piszemy, bo tak będzie poprawnie i to będzie dobrze. Może lepiej, no nie mówię, że już popełniasz błędy i pisać żółw przez F, ale nawet jeżeli gdzieś będą jakieś omsknięcia, czy tam wiesz, przecinek się nie pojawi, czy cokolwiek innego, no to jest jakaś kosmetyka tak naprawdę w tym wszystkim. No każdy jakiś błąd większy czy mniejszy zrobił, no to nie może jakby blokować nas przed tymi działaniami, tak? Tym bardziej, że my też jakby przykładamy bardzo dużą wagę do sposobu, w jaki piszemy, co będzie opublikowane, zapominamy o tym, w jaki sposób ta treść będzie pochłaniana. No jeżeli ktoś ją czyta na telefonie, w autobusie, no to jeżeli my w nagłówkach nie przekażemy połowy informacji, no bo on po prostu skroluje. I co z tego, że my 3 tygodnie pisaliśmy ten wspaniały artykuł, jeżeli nikt nie będzie słowo w słowo go czytał. No,
niestety taki urok po prostu treści cyfrowych i trzeba o tym pamiętać. Ważniejsze, żeby one wychodziły, niż żeby były no, idealne i dopieszczone. Takie treści mogą być, jeżeli my będziemy je, nie wiem, na przykład drukowali, tak? Wpadniemy na pomysł, że wydamy wersję papierową naszego bloga całego. No to owszem, no bo jednak papier czytamy trochę inaczej niż to, co jest na ekranie. A jakbyśmy się zapytali po kancelariach, to wielu prawników powie, nie, ja to jednak, jak dostaję w PDF-ie coś, to z monitora nie czytam, tylko drukuję. No bo jest większa koncentracja przy tym drukowanym elemencie, tak? Więc o tym pamiętajmy, jeżeli nasze treści mają być dystrybuowane tylko w wersji cyfrowej, no to powiedzmy czytelnik więcej wybacza, tak? Czy ten odbiorca. I znowu, czy to będzie właśnie podcast nagrywany z telefonem w szklance, czy filmik, nie wiem, na plaży, pod namiotem akurat, czy podręcznikiem, żeby się światło nie odbijało, to też będzie jak najbardziej okej, okay, tak? Może się okazać, że tacy są nasi klienci i im to nie przeszkadza. Nie zawsze mamy tą sytuację, że jednak prawnik musi mieć idealnie zawiązany krawat i złoty zegarek. Sam słyszałem o kancelarii, gdzie nie wiem, zespół chodził w krótkich spodenkach po biurze, bo takich też mieli klientów. I wyszło, że no, klienci by się czuli nieswojo, gdyby bez światłby sztab ludzi w garniturach obrany. Więc to też jakby nam sobie też ułatwia, tak? Bo wiesz, jakby szukamy klientów, którzy nam bardziej pasują, powiedzmy pod względem charakterów, no to lepiej ta współpraca też się układa, tak? Jasne. Wiesz co, myślę, że tak jak teraz patrzę na tą naszą rozmowę, myślę o niej, to faktycznie dotknęliśmy tylko pewnie wierzchołka góry lodowej. Natomiast pewnie pojawią się też jakieś pytania, albo może słuchacze te pytania już mają w głowach i będą chcieli je, i chcieliby je zadać. I myślę, że na koniec możemy powiedzieć o takiej inicjatywie, którą przygotowaliśmy, bo już 25 maja 2022 roku o godzinie 20 odbędzie się takie spotkanie, które przygotowujemy w formacie AMA, czyli Ask Me Anything, gdzie uczestnicy będą mogli zapytać nas jako zespół tworzący projekt Legal Off właśnie o wszystkie kwestie związane z marketingiem prawniczym. Przyznam szczerze, że trochę się obawiam tego formatu, natomiast chętnie spróbuję, bo tym całym zespołem kilkuosobowym będziemy na te pytania odpowiadać. Można się już zapisać na stronie legalof.pl/AMA, czyli legalowe.pl/AMA. Można się zgłosić na to spotkanie. Ono jest bezpłatne. Można też tam wysłać swoje pytania. No i postaramy się podołać i odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości związane z marketingiem prawniczym i dla tych początkujących, i dla tych zaawansowanych. Pytania nadesłane wcześniej zwiększają szanse na bardziej wyczerpującą odpowiedź. Tak, bo przygotujemy się, jak przed egzaminem. I wtedy jest szansa, że odpowiemy, gdzie jest też słonko, kiedy śpi. Jak komuś nie wystarczyły pytania o marketing. Tak, natomiast specjalnie tak informujemy o tym, że są pytania o marketingu prawniczym, żeby nie popłynąć za szeroko. Hubert, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że trochę naświetliliśmy temat tych rzeczy do samodzielnego wykonania. No i cóż, pozostaje życzyć powodzenia w wdrażaniu i zapraszamy już 25 maja na Ask Me Anything. Zapraszamy. W dzień VAT-u. Ojej, ale teraz dałeś na koniec. Ale wieczorem, czyli już tak po przelewach. Ale widzisz, ale popatrz, ale nasz odbiorca zna tę datę. On ją ma wyrytą głęboko w sercu. Tak mu będzie łatwiej. 25 maja może niewiele powiedzieć, ale wtedy, kiedy trzeba płacić VAT. Dzięki. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że wyciągniesz z niej dla siebie chociażby kilka wartościowych wskazówek. Jeżeli będziesz miał albo miał jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu na LinkedIn, ze mną też na Instagramie, albo po prostu mailowo. Przypominam też o spotkaniu Legal of Ask Me Anything. Spotykamy się 25 maja o godzinie 20. Zadaj pytania i zarejestruj się na legalof.pl/AMA. Przy okazji dziękuję też bardzo za wszystkie wysokie oceny w Spotify i Apple Podcasts. Jeśli jeszcze nie oceniłaś podcastu w swojej aplikacji do słuchania,
to teraz jest na to dobry moment. Z góry bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.